Nie wiemy jeszcze, jakiej jakości jest plaża w Portland, na wyspie Portland, ale mogę powiedzieć jedno, że jest konkretna. I gleba. Jesteśmy dalej na wyspie Portland. Tym razem przyjechaliśmy pod latarnię morską. Niestety już obiekt już jest zamknięty, ale i tak nie planowaliśmy wejść do środka. Nawet nie wiem, czy jest możliwe wejście. Tak czy siak. Fajnie jest. Po drodze tutaj znaleźliśmy parking, na którym będziemy spali. Jest znak, że nie można zaspać, nie można zostać na noc. Parkowanie na własną odpowiedzialność, bla 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 bla. Ale zapytałem pana, który tam właśnie jakby stał busem, walikiem, takim home, domem na kółkach, i powiedział, że nie nocował tu, ale nocował na innym parkingu dzień wcześniej, też na którym był znak zakaz parkowania, ale widział, że parking ten, który mówię, był cały zajęty na... Jedziemy, co będzie? Życie, przygoda. A moim takim małym marzeniem jest właśnie nocleg w latarni morskiej, czynnej, działającej. No na dziko się nie da, ale może kiedyś się spełni. Wiem, że będzie tam bardzo głośno, bo maszyneria napędzająca na pewno hałasuje, ale tak czy siak chciałbym tego doświadczyć. Może kiedyś Agata mi zasponsoruje. Dobre miejsce na zachód słońca. Idziesz? No co ty, gdzie mi za zimno. A później jak ja bym się wyskrobał. Jak ja bym tam wylazł, proszę. Ćwiczyłbyś bicki. No. A to jest parking, o którym wspominałem wcześniej. Jak widzicie, stoi sporo samochodzików i puszek. A na razie kolacja. Cyderek, sushi, sałatka, wszystko na... Jak to się mówi, na bogato. Same gotowce, ale nie, jak wspomnieliśmy, nie planowaliśmy wyjazdu. Więc wszystko kupujemy na bieżąco. Humuzik z marcheweczką, sushi. Wiadomo, własnej roboty lepsze, ale... Albo od sushi mastera, ale taki skrobowy też daje radę. Serek na zakąskę. Kolejne sushi. I sałatka w przecenie zmasakrowana, ale smaczna będzie chyba, bo... Podobne robię. Wschód słońca na wyspie Portland. Pogoda tu pisała. Nie wiało, nie rzucało samochodem. Tutaj jak widzicie, na parkingu, na którym jest zakaz nocowania, stało całkiem sporo samochodów. W większości busy. I kilka osobówek. Jest i gwiazda. Po poranku, po wschodzie słońca opuszczamy wyspę Portland. Ruszamy gdzie? Ruszamy do Salisbury, bardzo znanego z niedawnego zamachu na rosyjskich szpiegów. Gdzie zostali otruci nieznaną chyba substancją do dnia dzisiejszego. Salisbury poza szpiegami oczywiście, rosyjskimi szpiegami, mamy także piękną katedrę, którą zamierzam dzisiaj pokazać Jarosławowi. Zaczynamy dzień. Właściwie zaczęliśmy go już o 6 rano, ale dopiero teraz jest czas na śniadanie i poranną herbatkę i kawkę. Katedra robi wrażenie. Jest na co patrzeć. W Salisbury znajduje się również Wielka Karta Swobód, wydana przez Jana bez ziemi. Została ona wydana pod naciskiem różnowładców, którzy niespecjalnie byli zadowoleni z samowoli króla i narzucania podatków i wydawania wyroków bez sądu. A kartę dawało im prawo sprzeciwu w przypadku złamania, właściwie złamania dekretów, które tam zostały zawarte, i możnowładcy mogli się sprzeciwić królowi. Jesteśmy na parkingu w Stonehenge, ale z kilku powodów nie będziemy wchodzić. Po pierwsze, drogo, 20 funtów za osobę. Do tego nie mamy czasu zwyczajnie. I Agata musi wrócić do pracy. O, przepraszam. 23 funty za osobę. A tu sobie zjedziemy, zrobimy focie i też będzie. Dobra, zobaczyliśmy Stonehenge z daleka, bo z daleka, ale zaoszczędziliśmy 23 funty i szczerze, tak jak większość moich znajomych, która była tutaj, mówiła, że nie jest to warte tej sumy, no i przyznam im rację. Fajnie było to zobaczyć z bliska, no ale na pewno nie za takie pieniądze. Katedra, powiedzmy, w Salisbury była za darmo, a naprawdę coś pięknego. W Winchester trzeba było zapłacić 9 funtów, ale również było warte. No tutaj 23, nie, zdecydowanie nie. Kto ma pieniądze, oczywiście, jak najbardziej chce wydać, niech jedzie. Ale numeru drogi nie znam, bo to jest żwirówka, zjazd z 303A i można sobie podjechać tutaj, tam daleko, zostawić samochód, ktoś ma teleobiektyw, nie ma problemu, żeby ściągnął to wszystko. Ewentualnie ktoś chce przyburaczyć, to może przeskoczyć przez płot i iść prosto przez miedzę pod Stonehenge. Jeszcze mała poprawka, bo nie wiemy, czy nie wprowadzimy nikogo w błąd. To są bramy na drodze i nie wiem, czy są zamykane, ale tak czy siak bez problemu można sobie wejść tą drogą, bo nie ma żadnych bramek, po prostu może nie być wjazdu dla samochodów. Ale poza tym pieszo można swobodnie się poruszać.